Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi organizuje 10. jubileuszową konferencję masażu. Jest nam niezwykle miło gościć tutaj uczniów, nauczycieli masażu, specjalistów z całej Polski, którzy co roku zdobywają tutaj nowe doświadczenia. Cieszymy się, że naszym partnerem po raz drugi jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, gdzie mamy okazję organizować konferencję. Piękne, industrialne wnętrza zrobiły ogromne wrażenie w zeszłym roku i dlatego chcieliśmy ten komfort i luksus zapewnić również w tym roku dla naszych uczestników. Konferencję uświetniliśmy już po raz drugi wręczeniem statuetek za rozwój i popularyzację masażu w Polsce. Te nagrody wręczane są osobom, ale także instytucjom. W tym roku uhonorowaliśmy 4 osoby i 1 instytucję. Mamy nadzieję, że to grono nagrodzonych będzie co roku wzrastać. Tego wyróżnienia nie byłoby dla mnie, gdyby nie nauczyciele masażu ze szkół fizjoterapii. Ja miałam to szczęście, że trafiłam na wyjątkowych ludzi, wspaniałych i bardzo mądrych. Cieszę się, że dostrzegli Państwo wkład nasz w rozwój masażu, rehabilitacji, fizjoterapii, również przez osoby niewidome. Tak się składa, że w tym roku jest 10-lecie uczelni. Jest również 10. konferencja. Powiem bardzo krótko. Nie byłoby tej konferencji, nie byłoby tych konferencji, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie pewna wyjątkowa osoba, pan dr Paweł Wędkowski. Wielkie brawa. Redakcja Leksykonu Masażu B przyznała doktorowi Pawłowi Wędkowskiemu tytuł Dobry Masażysta. Konferencja ta jest miejscem spotkania się wszystkich osób, które zajmują się masażem. Są to nauczyciele, są to masażyści. Od nich zależy to, jaki ten poziom będzie masażu w Polsce. Od nich zależy to, jakie będzie również nauczanie. Masaż możemy zastosować w różnych rodzajach schorzeń, między innymi i w bliznach przerostowych, i w złamaniach, i w mastektomii, czyli onkologia tutaj, również tak samo w neurologii i w neurochirurgii. Ma wielkie zastosowanie. Przyszłość masażu medycznego. Odruchy łuki odruchowe układu nerwowego. Dzisiejsze referaty pokazują, że XXI wiek będzie wiekiem masażu medycznego. O to nam chodzi. Żeby masażysty ręka nie była bezwładna, tylko była przedłużeniem mózgu. I ta konferencja to robi. Staramy się być tam, gdzie są osoby, które są związane z masażem. Od 19 lat jesteśmy producentem stołów składanych do masażu. Głównie w tym się specjalizujemy. Od niedawna właśnie mamy super lekki stół. Różnego rodzaju kształtki do masażu, do pozycjonowania pacjenta, łącznie z kształtkami do masażu kobiet w ciąży. Także to są fajne rozwiązania. Ta konferencja dla nas jest bardzo szczególna. Przynajmniej osoby, które biorą tutaj udział w niej. Doceniamy to, że duży wkład mają właśnie w rozwój masażu w Polsce. Bardzo płytko podaje się mezoterapia, jest techniką, która polega na... Choć jesteśmy w trakcie 10. konferencji, już myślimy o kolejnej edycji, już myślimy o kolejnych specjalnych gościach tego wydarzenia, także serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje, potencjalni zainteresowani znajdą na naszej stronie www.medyk.edu.pl.